Sonic Genesis, fal się na łeb, jak Suliana Trials w O6. Witam z tej strony, Ro, a to jest kolejny... The fuck? Nie mogłem zrobić spin... Dasha? Jest kolejny odcinek naszej serii Droga po drodze do Sonic Mania Plus. Dokładnie tak, w dzisiejszym odcinku ciśniemy sobie ciąg dalszy tego syfu, jakim jest Sonic Genesis. I w dzisiejszym odcinku przechodzimy sobie w tej gierce Starlight Zone. Dokładnie tak, najlepszy poziom w jedynce, moim zdaniem, i... The fuck? I tak... Przynajmniej... Może tutaj nie jest najlepszy, ok, bo on tutaj nie działa jak powinien, ale w oryginale jedynce jak najbardziej. I tak... Wierszek napisałem przez Qlera.pl i... czemu w poprzednim tygodniu nie było odcinka? Jezus, Sonic, czemu tam nie doskoczyłeś? Nas trzeba poczekać, jak on przejdzie, jak chce iść górą, gro. Tak, tydzień temu nie nagrał mi się odcinek, jak nagrywałem. Znaczy, to jest moja wina, po prostu nie wcisnąłem rozpocznij nagrywanie. I nagrałem Starlight Zone. Do Scrap Brainu już nie doszedłem, bo się skapnąłem. Ale po prostu tak strasznie mi się nie chciało. Jest odczytem Fireball, Boże, przestać mnie gonić. jaką ten port ma, kurde, pamięć, what the fuck w ogóle. No wow, dobra, nieważne. I po prostu tak bardzo mi się już nie chciało nadganiać, że stwierdziłem, że wyrąbane... O, przez... przeleciałem przez to. Wow. Sonic has passed Act 1. Wow. Jedna z niewielu rzeczy, które mi się powiem na temat tego portu. Dziękuję, dzięki tobie mogę skracać granie w ten syf. Dzięki ci. Wow. Okej, akt drugi, moi drodzy. I tak, mam do was pewną sprawę, mianowicie, jeśli chodzi o wierszyki, nie piszcie już nowych wierszy. Mam jeszcze 4 wiersze, które muszę przeczytać, wraz z tym, który cię przeczytałem, czyli w sumie jeszcze 3. I tak, planuję po Sonicu Genesis, który skończę ze spokojem dzisiaj, bo w następnym odcinku ciśniemy sobie Scrap Brain i Final Zone i to tyle, co będziemy widzieć ten port nareszcie. Nie wiecie nawet, jak się bardzo cieszę. The fuck? Dokładnie, ale planuję jeszcze po tym nagrać pewien specjalny filmik. Dokładnie tak, będzie droga, znaczy będzie to, co było w poprzednich drogach, czyli będzie też, że tak powiem, segment ekstra, czyli będzie droga po drodze do Sonic Mania Plus Extra. Jezus, to nie działa jak powinno w tej wersji. O Jezusie Maria, czy to może mnie wybić? Dziękuję. Więc tak, nie trafiłem. Dobra, nieważne. Bo to trzeba tak strasznie na kraniec najść tego, żeby w ogóle nas tak wybiło, że po prostu nie trafiłem. Wiecie co? Wyrąbane. Mam wygwizdane strasznie. Dokładnie tak. Będzie droga po drodze Sonic Mania Plus Extra. Jeszcze wam nie powiem, co będzie się tam działo, ale po tym jeszcze planuję zrobić, tak jak zwykle, podsumowanie. To też tak jak było w przednich drogach, czyli podsumowanie całej naszej tej drogi. Czyli poza następnym jeszcze odcinkiem będą jeszcze 2 następne za tydzień i oficjalnie zakończymy drogę po drodze do Sonic Mania Plus. Dokładnie tak. I tak, mam już 3 wiersze, tak jak mówiłem, do przeczytania, więc to będzie idealnie, że tak powiem, na te wszystkie odcinki. Więc po prostu prosiłbym was, żebyście już nie pisali nowych wierszy, ponieważ po prostu wasze nowe wierszyki nie zostaną już przeczytane. Więc tak, bardzo bym prosił aktualnie. Nie doskoczyłem oczywiście do Toboxa, nieważne. No, w ogóle piękne rzeczy się zapodziały ostatnio, jeśli chodzi choćby właśnie o Sonica 1 lub Sonica 2, mianowicie porty whiteheadowskie, telefoniczne z 2013 trafiły na PC, PS Vita i Switcha. To jest piękna rzecz po prostu. To już na pewno większość z was, jak nie wszyscy, już o tym słyszeli. Choćby ja na imprezowiczach też bombardowałem po prostu o tej informacji. No a też Sonic CD trafił z wersji mobilnej, ale to jest mniejszy, że tak powiem, hype. No na przykład na taką Vita czy na Switcha jak najbardziej, ale na przykład na takiego PC nie, no bo mamy Steamową wersję, więc no. Ale tak, bardzo fajne rzeczy się dzieją. No jak ostatnio często powtarza się rozmowa o tym, że mają powstać podobno, bo czy to nie jest potwierdzone, mają powstać remake'i i Sonic Adventure i Adventure 2. Często się o tym mówi ostatnimi czasami. Mówi się też o Sonic Rift, czyli o nowej grze, która brzmi strasznie źle. Mam nadzieję, że to nie jest prawda. Ale możecie napisać, co o tym sądzicie, moi drodzy, ponieważ ja powiem tak.
Nawet nie szedłem tą drogą, bo ja spadłem ogólnie, nie? Ale już się tym nie przejmowałem, bo hehe, 69 pierścieni, to spojrzałem, więc no wiecie, to jest Sonic Genesis, więc ja nie gram tak jak normalną grę w oryginał, bo nie zawsze się tak da. No, możecie napisać, co o tym sądzicie, czy sądzicie, że remake'i rzeczywiście są prawdziwe, czy sądzicie, że to jest dobry pomysł, i co sądzicie o Sonic Rift. No i tak... Pamiętacie tego bossa z Sonica 1? Chodzi tutaj o to, jest taki brilliant idea, kurde, żeby uderzać go bombami i zarazem nie możemy do niego doskoczyć. Nie ma możliwości, żeby do niego doskoczyć. Po prostu nie. Ten boss tak działa, żeby nie było można do niego doskoczyć, żeby załatwić całość tylko tymi bombami. No i cóż, w Sonic Genesis zostało to zepsute, jak widzieliście. Załatwiliśmy go bez pomocy bomb. Wow. Brawo. Dobra rzecz, więc tak, ten port nawet zniszczył najlepszy, tak jak już powiedziałem, moim zdaniem poziom w całej grze. Na drugim miejscu byłby Green Hill, ale sądzę, że Starlight jednak jest lepszy. Okej. To by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. W następnym odcinku kończymy oficjalnie ten krab, jakim jest Sonic Genesis w poziomie Scrap Brain Zone oraz Final Zone. Tak więc, moi drodzy, dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka, znaczy tegoż odcinka. Mam nadzieję, że Wam się on podobał. No i widzimy się jeszcze dziś o 19:00, najprawdopodobniej przy następnym odcinku. Tak więc, jeszcze raz dziękuję za oglądanie i na razie, see ya!